wszystkim, tu Luna de Lula. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Legacy Challenge. Ci z Was, którzy zaglądają czasami na mojego fanpage'a, mogli zobaczyć już zmiany, jakie zaszły w domku. Już Wam je tutaj od razu, słuchajcie, pokażę. Dzisiaj wszyscy są w nie najlepszych humorach. Niestety, trzeba tutaj za potrzebami trochę pogonić. Dobra, może zacznijmy sobie od salonu. O, tutaj się dużo zmieniło. Wydaje mi się, że odnowienie tutaj niektórych tych wnętrz, właściwie wszystkich, dobrze wpłynie na tą rodzinkę. Troszkę tutaj zmian, trochę takiego odświeżenia, możecie sobie zobaczyć. Tu mamy taki mały kącik do posiedzenia. Zmieniły się meble, generalnie praktycznie wszystko się zmieniło tutaj w tym pomieszczeniu oprócz komputera. Przechodzimy sobie płynnie do kuchni. Zmieniłam im zasłony na zielone. Tutaj by się jeszcze coś przydało, bo tak trochę mam wrażenie pusto jest, ale to się, słuchajcie, jeszcze tam pewnie pozmienia. Tak tutaj wygląda. Stół stary, tylko został pomalowany, słuchajcie, na nowy kolor. Tutaj mamy fajną tą pooblepianą jakimiś zdjęciami, naklejkami lodówkę. Oczywiście zmieniły się też łazienki, bo niektórzy już tutaj nie mogli tego przeżyć, że te łazienki wyglądają tak, jak wyglądają, więc one prezentują się teraz tak, przynajmniej jedna z nich. Pokoje dziewczynek się nie zmieniły, za to pokój Forda się zmienił. Mamy nową tapetę, mamy nowe łóżko, słuchajcie, mamy nowy dywan. No i oczywiście pokój Mii, taki jaki był, jest. I druga łazienka. Wydaje mi się, że całkiem przytulnie. Jezu, co ja tutaj porobiłam? Patrzcie, jak to stoi daleko od ściany. Nie wiem, musiałam być już bardzo zmęczona. Ja po prostu nie widziałam, że to tak daleko jest odsunięte. Dobra, zrobimy im to szybko. O, od razu lepiej. Od razu lepiej. Zobaczmy sobie, jak tam Mija. Chce jej się jeść, no oczywiście higiena kuleje, więc weźmiemy od razu prysznic. Ona za chwilę pewnie pójdzie nam do pracy. Natomiast Amber, Boże, do pracy, do szkoły. Amber zaczyna pracę za 2 dni, słuchajcie, więc mamy tutaj czas, żeby ją troszkę ogarnąć. I dzisiaj też bym chciała tutaj porobić z nią pewne rzeczy, rzeczy zaległe, które powinniśmy już zrobić dawno. Ale na razie nie będę się tutaj z niczym zdradzać. Forcik, chodź, zjedz sobie. Weź może, o, masz tutaj jeszcze kawałek tortu. Bardzo dużo resztek mamy w tej lodówce. Może rozmnożymy żaby? Co wy na to? Rozmnożymy sobie coś. Mamy tutaj też dużo plonów. Można by je było zacząć sprzedawać. Całkiem nieźle wychodzimy na tych plonach, muszę Wam powiedzieć. Okej, okay, dobra. W ogóle tak, jak nasz ogród. Ford pewnie dzisiaj tutaj zostanie i oporządzi sobie wszystko. Jeszcze nie zdecydowałam, słuchajcie, co zrobić z Julią. Ona od ostatniego razu nie pojawiła się tutaj w postaci ducha, więc nie wiem, czy ją dodamy do rodziny, czy nie. To ciągle stoi pod znakiem zapytania, muszę to sobie przemyśleć. Amber wchodzi pod prysznic, oczywiście w słuchawkach, gratuluje. Nie wiem, co mi się tutaj dzieje na tym sejbie. Jak widzicie, jakieś takie dziwne cienie się pojawiają. I to tylko tutaj, gdzie indziej mi się to nie zdarza, więc naprawdę nie wiem, o co chodzi. Nie wygląda to zbyt dobrze. A jak ściągnę ściany, no niestety jest to samo. Głupio trochę. Mam nadzieję, że nie będzie nam to zbytnio przeszkadzać w rozgrywce. Okej, Mija, co ty byś chciała? Ty byś chciała jeszcze coś zjeść. Bardzo cię proszę. Nie wiem, czy zdążysz. Tutaj mamy jakieś tosty. Może to będzie bardziej takie odpowiednie dla ciebie śniadanko. Fordzik, co ty robisz? A nie możesz się już wyprysznicować? Chyba jeszcze nie. Dziewczyny tutaj długo się grzebią, słuchajcie, w tej łazience. W tych łazienkach tak naprawdę. Fordowi przydałaby się osobna, co nie? Ale nie wiem, na razie nie mam zamiaru przynajmniej zmieniać tutaj jakiegoś takiego rozkładu pomieszczeń czy coś takiego. Po prostu wystarcza nam tyle miejsca, ile jest, a nawet bez Julii, muszę Wam powiedzieć, zrobiło się tutaj odrobinę pusto. O, o nie, chcesz opłakiwać Julię? Nie, poczekaj, Ford. Ty musisz zająć się tutaj innymi rzeczami. Weź sobie prysznic, proszę bardzo. Poza tym nie możesz się roztkliwiać i użalać nad sobą, póki dziewczyny są w domu. Dobra, Mija tutaj wcina. Amber, czy ty dzisiaj wyjdziesz spod tego prysznica? Tutaj widzę, zabawa kuleje. No pięknie, pięknie, coraz lepiej. Nigdy się nie ogarniemy z tymi potrzebami. Weź sobie te tosty. Tutaj mamy oczywiście z granitowych kaskad roślinki. Dajcie znać, co możemy z nimi zrobić, bo zasadzić ich nie mogę. Niestety.
Chyba będę musiała sobie simów poprzebierać, bo już mi się trochę znudziły te ich stroje. Dobra, weź, pomogę ci tutaj z tą szklanką albo i nie. Dobra, udało się i jako tako. Okidoki. To co, pójdziemy sobie pograć pewnie. Troszkę, żeby się odstresować. Mija pewnie za chwilę pójdzie do pracy. Tata zajmie się oporządzaniem ogrodu. Też mu zabawy brakuje. No i oczywiście chce mu się jeść. Tak jak wiecie co, z samego rana no, trzeba tutaj poogarniać różne sprawy. Weź sobie omlet. Okej, okay, Mija idzie do szkoły. Także super. Amber, jak tam? Pokaż mi, co ci jest potrzebne do awansu, moja droga. Oho, umiejętności literackie poziom trzeci. Okej, okay, muszę wam powiedzieć, że całkiem mi się podoba ten domek po renowacji. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Nie wiem, skąd się biorą te cienie. Czy to jest wina jakichś modów, czy coś mi z grafiką tutaj siada na tym sejwie? Wolałabym, żeby się nic nie działo złego, bo nie możemy się przeprowadzać zgodnie z zasadami tego wyzwania. Okej, okay, Fordzik sobie ciamka. Wszyscy już sobie zjedli. Muszę Amber przebrać naprawdę. Musielibyśmy się też wybrać na siłownię. Myślę, że fajnie by było zadbać tutaj o zdrowie. Amber, chodź na chwilę do tego komputera, bo kurczę, ta zabawa ci leci na łeb i na szyję. Fordzisław, jak tam? Fordzisław sobie je. Mówiliście, żebym częściej mówiła do niego po imieniu, bo niektórzy już nawet zapomnieli, że on ma Tom na imię. Ale tak mi jakoś, słuchajcie, pasuje, żeby mówić do niego Ford, że inna tutaj opcja naprawdę nie wchodzi w grę, przynajmniej jak na razie. Dobra, Amber, jak tam twoja zabawa, co pokaż, no. Zabawa kuleje dalej. Dobra, przyspieszymy tutaj, słuchajcie. Okej. Okay. Zabawa troszkę lepiej, także możemy się brać do roboty. Do roboty to znaczy tak, po prostu no, nasz związek z Filipem jest już tak naprawdę przeszłością, ale musimy to załatwić do końca. Czyli musimy zaprosić Filipa, słuchajcie, i po prostu z nim zerwać. Niestety, ale bierzemy go. Bierzemy go ze sobą, wybierzemy się gdzieś na jakąś parcelę publiczną. Sprytnie, nie? I tam niestety powiemy mu, powiemy Filipowi, że chcemy być tylko przyjaciółmi. Wybierzemy się może do parku. Parcela publiczna, dużo ludzi. Może nie będzie robić sceny. Już jesteśmy na miejscu. A Filip, słuchajcie, niczego się nie spodziewa. Chociaż czy ja wiem, czy on się nie spodziewa. Tutaj już od dawna w sumie ani się nie spotykali za bardzo, ani też Amber nie okazywała mu tutaj żadnej czułości, nic takiego. Słuchajcie, zerwiemy od razu. No to chyba też, wydaje mi się, jakoś tam czuł mimo wszystko. Okej. Dramatyczna, słuchajcie, scena. Biedny Filip, Filip, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze kiedyś. Myślę, że Filipowi naprawdę zależało, słuchajcie. On czuł, że Amber od śmierci matki się zmieniła, ale myślał, że wiecie, że po prostu tutaj jego miłość przezwycięży wszystko, no ale niestety stało się jak się stało. Amber zakochała się w kimś innym. Zobaczymy, czy po prostu z Adamem coś nam się uda. Nie wiadomo, słuchajcie, trzeba będzie wypróbować. Na pewno Amber bardzo tego chce. Słuchajcie, spróbujmy do niego zagadać, żeby, wiecie, nie zostawiać go tak po prostu. No, może przyjaciółmi tutaj nie zostaniemy, ale nie chcę, żeby to było takie po prostu wredne zerwanie i tak dalej. Spróbujmy jeszcze z nim przez chwilkę porozmawiać, żeby nie miał do nas aż takiego żalu. I słuchajcie, będziemy sobie podróżować. Wybierzemy się faktycznie na tą siłownię, bo chciałabym z Amber poćwiczyć. Słuchajcie, Filip nie jest w humorze, żeby nas słuchać. O nie, o nie. Dobra, to chyba zostawimy go w spokoju. Może to jednak będzie najlepsze wyjście. Jesteśmy już na siłowni. Spróbujemy, słuchajcie, wybiegać tutaj żal, frustrację i tak dalej. I
jak już sobie poćwiczymy troszkę, to będziemy się przygotowywać do wieczoru, bo wieczorem chciałabym się tutaj z Amber wybrać gdzieś z Adamem. O, ty masz taki strój do ćwiczenia? Nie pamiętam, okej, okay, dobra. Lekcja jogi za 30 minut. Może na razie nie, chociaż fajnie by było rozwijać tą umiejętność, ale myślę, że joga bardziej pasuje do Mii. Zobaczymy. Mia jest w szkole, okej, okay, dobra. Nie wiem, co tam Ford robi. Mam nadzieję, że się zajmuje ogrodem. Dziwnie to wygląda, jak ona biegnie i ma te ręce opuszczone, co takie trochę nienaturalne, no ale dobra. Tutaj widzę jakiś mroczny film. Okej, okay, przyspieszymy jej troszkę tutaj czasu. O, za chwilkę zdobędziemy nowy poziom. Fajnie, drugi, spoko. Nie wiem, czy jej nie jest za ciepło, słuchajcie, w tej bluzie i w tych długich spodniach. Mi by na pewno było po takiej przebieżce na bieżni. Ta dziewczyna bardzo często tutaj jest na tej siłowni. Zauważyliście to? No, Markus, trener, przyszedł sobie. Okej, okay, dobra. Są tacy simowie, których od razu się tam gdzieś rozpoznają i się rzucają w oczy, są bardzo charakterystyczni. O, poznaliśmy ją. Fajnie, że sobie pogadały. Jak tam Amber? Dajesz jeszcze radę? Jak twój poziom higieny spada? Ale wiecie co? Weźmiemy sobie jeszcze tutaj prysznic i jak już będzie popołudnie, to myślę, że możemy się gdzieś z Adamem umówić, nie? Może nawet odwiedzimy go w jego domu, co by na to? Dobra. Amber, gdzie ty się tam oglądasz? Za Donem? Nie. Aha, to w ogóle nie, nie Don. Boże, John, Don. Już mi się wszystko myli. Okej, okay, dobra, mniejsza z tym. Amber, zeskakuj z bieżni. Chodź, chodź, chodź. Gdzieś tu powinny być, kurcze, prysznice. I no, gdzie? A, są tutaj, dobra. Weźmiemy sobie szybki prysznic, słuchajcie. I będziemy jechać do Adama. Aha, kurczę, ktoś tutaj jest pod tym prysznicem. A, niech to. Ten mi wejdzie zaraz pod ten prysznic. No naprawdę nie można się nigdzie dostać. Hello, czy trzeba robić rezerwację, czy o to chodzi? Czy tu są ścianki? Są ścianki, już myślałam, że tutaj tak bez ścianek dziwnie. No nie mogę, ta znowu nam zajęła prysznic. Co za kurczę blany, no. Chodź tutaj, Amber, szybko, 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 chodź. Chodź tutaj, bo może za chwilę się zwolni prysznic. No patrzcie, jaka kolejka. Ej, Eliza! Dzięki, ale lubię się kąpać w pojedynkę. Super, nara. Dobra, udało nam się jakimś wielkim cufem dostać pod ten prysznic. Super. Jeszcze trzeba by było może z kibelka skorzystać, na wszelki wypadek. Bo Amber pewnie będzie troszkę się tutaj denerwować przed spotkaniem z Adamem. Ja tak mam, że jak się denerwuję, to od razu mi się ścigać chce, nie? Dobra, skorzystaj. Tak jak miałam ostatnio iść do dentysty i po prostu 100 lat wychodziłam z domu, bo co chwilę mi się chciało sikać, nie? Masakra w ogóle. Dobra, ruszaj Amber od tego kibelka. Fajnie, że chodzisz nago tutaj. Paolo miał po prostu darmowe show, ale okej. Okay. Jak lubisz, spoko. Nie zabraniam. Sikaj, sikaj, sikaj szybciej. Dobra, teraz się wielce w ręcznik przebrałam. Spoko. Stroje. Co ty w ogóle masz za strój wizytowy? Bo dobrze by było się tutaj odszczelić. Nie no, nie no, w tym nie pójdziesz. Gdzie ty w tym chcesz iść? Chyba na maturę. Czekaj. To będzie lepsze na randkę. Ubierz sobie tą małą czarną, moja droga, i lecimy do Obama. Zobaczymy, co tam u niego na chacie słychać. No, Amber, buchy. Pokaż, no jak ty w tej kietce wyglądasz. No czemu żeś się nie przebrała? O, przebrała się, dobra. Pokaż, ty tutaj masz bardzo taki delikatny makijaż, ale super wyglądasz, naprawdę ekstra. Widzę, że jej też się podoba to, co widzi, słuchajcie, w lustrze. Okej, no to cóż, znowu podróżujemy. Dzisiejszy odcinek upływa nam tutaj na podróżowaniu. Kurczę, musimy się też kiedyś z naszą paczką spotkać. Nie, no tak, mi brakuje tutaj tych spotkań. Ale dobra, dzisiaj po prostu miłość jest ważniejsza niż wszystko inne. Jesteśmy już u Adama. Tak głupio nie będziemy stać tutaj przed domem. Wejdziemy sobie do środka. Pójdź tutaj może do salonu, o, idealnie. Typowe mieszkanie, słuchajcie, kawalera. Naprawdę, widać, że tutaj kobieta nie mieszka, serio. Jezu, Adam, jaki jesteś śmierdzący. Fuj. Jak ja mam z tobą iść na jakąkolwiek randkę, co? Nie chciałbyś się może tak umyć, czy coś? Patrzcie, jak na nas tutaj zerka. No dobra, miłość jest silniejsza niż zmysł powonienia, słuchajcie. W
Poślemy mu pocałunek, zobaczymy, czy nam tutaj na to odpowie. No ten pasek romantyzmu troszkę nam spadł, ryżowy paseczek, troszkę jest tutaj tego szmegas, więc trzeba go poprawić, tak mi się wydaje. O, Adam. Adam jest tutaj bardzo chętny dzisiaj i śmierdzący, ale jak już powiedziałam, nie jest to dzisiaj ważne. I słodka gadka, patrzcie, jak tutaj łatwo poszło. Myślałam, że będzie coś się opierać, że ten, że zaczynamy od flirtu, ale gdzie tam? Widzę, że mu to pasuje i to bardzo. Pochwalimy wygląd. Może dzisiaj, słuchajcie, nie będziemy tutaj naciskać, żeby został naszym facetem czy coś tam, no bo dopiero się rozstaliśmy z Filipem. Ale coś możemy tutaj poświrować, w sensie, że poflirtować na pewno, pocałować. Co chwilę bym chciała z nim gdzieś na miasto iść, no ale kurczę, nie wiem, bo on taki śmierdzący z lekrza. Ale no dobra. Okej, okay, fajnie sobie tutaj rozmawiają. Amber jest chyba cała, słuchajcie, w skowronkach. Gadka na podryw. Czy mamy tutaj Barabara? Okej, okay, spróbujemy. Zobaczymy. No, Amber tutaj, słuchajcie, podekscytowana. Fajnie wygląda w tej sukience, w tych szpilkach, naprawdę. Co nam się rozpoczęło? Festiwal humoru. Może byśmy się na ten festiwal wybrali. Co wy na to? Chyba fajnie, nie? Pojedziemy sobie do San Myshuno. Tam za bardzo nikt nas nie zna, więc kurczę, będziemy po prostu się zachowywać jak normalna para. Ło! Adam, tak lata! Tak, lata, normalnie można by było na niej trzeć ser. Dobra, przyspieszymy troszkę tutaj im te miłosne igraszki. Patrzcie, jaka Amber zadowolona. Dobra, idź pod prysznic, ok? Jest, wreszcie się zdecydowała na to, żeby iść pod prysznic. Ja wiem, Adam, często my cię skraca życie, ale jednakowoż warto się od czasu do czasu opluskać. Dokładnie. Amber, weź się przebierz tą kieckę, dobra? Muszę ci w ogóle te stroje pozmieniać faktycznie, bo bieda straszna. Bieda w szafie. Dobra, przebieraj się. Chodź tutaj, pooglądaj sobie na telewizorze jakiś tam film czy coś. Adam pewnie jeszcze będzie z kibelka korzystać, więc wiesz, może mu zejść. Także, no, może jakiś tam fajny serial poleci, to sobie obejrzysz. No i za chwilkę wybierzemy się faktycznie na ten festiwal humoru. Mam nadzieję, że będzie jeszcze trwać. Co tam Elsa do nas pisze? Sąsiad powiedział mi, że no zaraz idziemy na festiwal. Spokojnie, baby, wyluzuj, wyluzuj. Wychiluj, że tak powiem. Dobra, przyspieszamy. Adam, wyjdź spod tego prysznica. Chłopie, co ty tam robisz tak długo? Ile można się pluskać? Dobra, jeszcze kibelek trzeba załatwić, dokładnie. Nam chce się jeść, ale może na festiwalu coś tam ściankamy. Nie, 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 zostaw to, co on ma w tej lodówce i podróżujemy, bo szkoda czasu, słuchajcie, szkoda czasu. Nie wiem, czy brać naszą ekipę też? Nie, to jest tylko romantyczny wypad we dwoje, słuchajcie. Ale znając życie, jak ktoś chce zorganizować romantyczny wypad we dwoje, to nagle pojawiają się wszyscy, których znamy. Jesteśmy na festiwalu, jest już trochę późno, ale okej, okay, uwodzicielska poza, słuchajcie, tutaj teoretycznie nikt nas nie zna, więc możemy sobie pozwolić troszkę na więcej. Chodzi głównie o to, słuchajcie, że Amber się boi, co mógłby powiedzieć jej ojciec na ten związek, bo Adam jest młodszy od Forda, troszkę, ale generalnie mniej więcej jest to ta sama grupa wiekowa, więc Amber się tutaj obawia, no poza tym Adam jest przyjacielem Forda już od dawna, także no. Na pewno ukrywanie tego, słuchajcie, im dłużej takie ukrywanie trwa, tym gorzej, tak mi się wydaje. Wow, dziewczyno, widzę, że tutaj cię nieźle trafiło. Adama chyba też, chociaż musicie pamiętać o tym, że on jest raczej takim flirciarzem i kobieciarzem. Ja nie wiem, czy on jest w ogóle gotowy do tego, żeby się ustatkować z kimkolwiek. Wow, ta dziewczyna chyba nam zazdrości. Tak się długo przyglądała. Okej. Okay. O, fajnie się tutaj, słuchajcie, jak na razie zachowuje wobec nas. O, patrzcie na Amber. Ja mam nadzieję, że to nie jest dla niego, słuchajcie, taki przelotny romans albo jakaś tylko taka rozrywka. Wiecie, o co chodzi? Mam nadzieję, że po prostu naprawdę się tutaj zaangażuje. Co robi Morgan, słuchajcie, nie wiem.
Czyś byś tutaj magię wudu stosowała? No ładnie, on jest wampirem chyba, nie? To jest Kaleb? Kaleb, Kaleb miksolog. Dlaczego teraz wszystkie wampiry, słuchajcie, stoją za barami? Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, weźmiemy sobie może ten napój ciekawy. Taki żółty jest. Bardzo fajny kolor ma, tak w ogóle. Weźmiemy sobie razem. Okej, okay. Ten pan tutaj świeci. Świeci trochę. Trochę mi też przypomina, słuchajcie, Sławomira z Kochanych Kłopotów, jeszcze za młodu, ale bardziej chyba jednak ma tą klatę taką rozrośniętą. Gdzie twój mężczyzna, moja droga? Gdzie go zgubiłaś? Gdzieś się pewnie tutaj szlaja. To jest głupie, że on się tak strasznie rozłażą, a nawet nie, bo on tutaj sobie dalej stoi, a kliknęłam, żeby razem się napili tego eliksiru. Gdzie on idzie? Zawołaj go. Chodź tu, chodź tu, chodź do nas. Nie idź tam. Gdzie ty tam idziesz? Adam, no teraz po muzeum będziesz łazić. No proszę cię, chodź tutaj. Słuchajcie, ktoś tutaj wygłasza jakieś dowcipy. Okej. Okay. Fajnie, też się świecimy. Dostaliśmy takiej aury dziwnej. Ej, a ten czemu on biega w samym ręczniku? Dobra, widzę, że większość tutaj tych ludzi się świeci. Czyli jest to chyba oznaką dobrego humoru. Okej, okay, nawet kosmitkę to mamy i tak dalej. Wypiłaś? Jeszcze nie, okej. Okay. Ale możemy sobie z Adamem chwilkę pogawędzić. W ogóle Amber jest głodna, trzeba by było coś o jedzonku jakimś pomyśleć. Okej, okay. Dobra, chyba już skończyłaś pić tego drinka, co? Może sobie razem posłuchamy tego występu? Co wy na to? Możemy tylko podejść, a nie możemy go posłuchać? Okej, okay, oglądaj występ razem. Może, Adam, wiesz, ja rozumiem, że jesteś już troszkę leciwy, ale chyba z tej odległości też dobrze będzie widać. Co? Co? Czy może jednak wycieczka do okulisty byłaby tutaj wskazana? Może chciałbyś takie okularki piękne, modne, wyczesane w kosmos? Okej, okay, widzę, że chyba im się występ, słuchajcie, podoba. Adamowi na pewno. Okej, okay. Fajnie, mamy jakąś rozrywkę. Jest super, wieczór jest dość pogodny. Także myślę, że wszyscy są zadowoleni. Nie wiem, o której są te pokazy fajerwerków. Pewnie za niedługo się tutaj zaczną. Zamówimy sobie jedzenie. Szkoda, że dla naszej grupy nie możemy zamówić. Wezmę sobie tą dziwną zupę. Zresztą nie wiem, czy to dokładnie jest zupa, ale tak to wyglądało mniej więcej. Hej! Hej, fajna koszulka. I broda. I włosy też. Dobra, Amber, jak tam? Przestań oglądać ten występ, chodź coś zjeść. Okej. Okay. Nie wiem w ogóle, czy Adam by się zgodził zostać naszym facetem. To też jest inna historia. Co ta peny tutaj wyprawia? Fajne te. Fajne rajstopki. Dobra. Jemy, jemy, jemy. Oczywiście wybraliśmy najbardziej zatłoczone miejsce. Też tak robicie? Ja też tak robię. Na przykład w McDonaldzie zawsze wybieram ten stolik, gdzie jest najwięcej ludzi przy nim. Przecież to jest takie naturalne. Okej, okay, trochę nas jedzenie parzy. I ten, nie umiemy jeść pałeczkami. Ojej. Ja w ogóle nie umiem jeść pałeczkami. Nie, po prostu nie. Zawsze biorę sobie oczywiście normalne sztućce. Jeśli jestem w jakiejś takiej restauracji, bo nie, to jest żenada w moim wykonaniu. Takie drogie rachunki nam przyszły? Jak my za nie zapłacimy, jak my kasy tyle nie mamy? Hello! Znowu będziemy musieli tutaj iść normalnie na jakieś polowanie, na jakieś skałki i tak dalej. Okej, okay, okej, okay, dobra. Chce nam się troszkę spać, słuchajcie, jest już późno, ale gdzie jest mój mężczyzna? I kiedy zaczną się fajerwerki? To są dwa podstawowe pytania, słuchajcie, bo ja chcę mieć fajerwerki w swoim tym. Udawaj psotnika, bo ja chcę mieć fajerwerki w wyposażeniu, no a jeszcze nie mamy, nie? Nie mamy. Ford chyba ma jakieś tam, coś mi się wydaje. Możemy to odpalić? Nie, nie możemy. Szkoda. Jak my będziemy tego psotnika udawać? Pokaż nam.
Chyba się to skasowało. Udawaj psotnika. Zobaczymy. Okej, okay, to było udawanie psotnika? W sumie nie wiem. Ach. Patrzcie na Adama. O, zaspokoju. Okej, okay, fajerwerki, jej! Dostaliśmy voodoo, super. Zobaczmy sobie. O, ale fajnie, tutaj trzeba na taba przejść, nie? Żeby to lepiej widać było. No, chociaż. Ale fajne są te fajerwerki tutaj. Zresztą w Simsach, w trójce też mi się podobają. O, ekstra, nie? Od razu mi się to kojarzy z Sylwestrem i w ogóle. Nie wiem, no jakoś tak. Może jak pory roku zostaną tutaj wprowadzone, ja, to by było super. Byłby śnieg, fajerwerki. Wtedy można by było udawać, że jest Sylwester, co nie? Kurczę, kiedy będą w ogóle pory roku, nie wiem. Masakra. Patrzcie, jakie się włosy zbagowały. Ej, nie chcę. No kurczę, wygląda to strasznie. Dobra, mam nadzieję, że się to naprawi jakoś. Gdzie jest mój... O, naprawiło się. Gdzie jest mój mężczyzna? Love! Gdzie jesteś? Nie ma go? Co ty robisz, Amber? Ty odpalasz fajerwerki? Nie chcesz oglądać. A gdzie jest twój mężczyzna? No fajnie by było się z nim pożegnać. Ten zaś ciśnie do tego muzeum. Hopie! Oh, chodź tutaj. Bo normalnie te wszystkie eksponaty są tam i tak młodsze od ciebie. Chodź tu. Adam. Adam. Czekam na ciebie. Dobra, Amber leci do niego, do tego muzeum. Boże, co tu się porobiło? Normalnie noc muzeów chyba. Kurde, już jest w pół do pierwszej. Jesus. Dobra, zagadamy tu do niego. A właściwie, słuchajcie, poflirtujemy troszkę. Obejrzymy sobie razem kilka obrazów, no faktycznie może jakaś tam noc muzeów, nie, trwa i w ogóle to tam byłoby głupio z takiej okazji rezygnować. Poglądamy sobie obrazy, troszkę liźniemy sztuki, słuchajcie. Dokładnie, o nie, patrzcie, Vlad! Iii. W ogóle trzeba zasadzić czosnek i zrobić warkocze i chronić się przed wampirami, słuchajcie. To będzie nam też potrzebne. Patrzcie, jak tutaj Adam dyskutuje na temat sztuki. Ulala. No ten obraz jest taki głęboki. Tak głęboki jak twoje oczy. To jej powiedział teraz, słuchajcie. Kurczę, Amber, chyba nie dooglądasz wszystkich tych obrazów, bo ty jesteś strasznie zmęczona. Ja już będę tutaj, słuchajcie, kończyć. Jeszcze bym chciała tylko pocałować go na pożegnanie, wiecie. Pocałuj, dokładnie. Pocałuj Adama i będziemy się zbierać do domu. Fajny dzień, nie? Fajny dzień. Trochę ruchu zaznaliśmy, no oprócz tego oderwania z Filipem, wiadomo. Ale Amber, słuchajcie, tego nie roztrząsa. Wydaje mi się, nie myśli o tym. Dla niej liczy się teraz tylko Adam. I tak to wygląda. Dobrze, będziemy się zbierać, słuchajcie, do domu, bo tak zostawiliśmy tego Forda i to mije samym sobie dzisiaj. Ale mieliśmy ważne misje tutaj do wykonania. Plan, słuchajcie, został zrealizowany, przynajmniej tak mi się wydaje. Także ja już będę kończyć, trzymajcie się, zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa!